Panie prezydencie, pan jako weteran dwóch kampanii zwycięskich, jak pan ocenia tę kampanię, która się dzieje w tej chwili? No, ona była inna od poprzednich, trochę dziwna, ale ze względu na to, że to są wybory razem z wyborami parlamentarnymi z jednej strony, z drugiej strony z zdecydowanym faworytem, czyli urzędującym prezydentem. Z trzeciej liderzy partii postanowili zaoszczędzić własną energię i zaoszczędzić pieniądze partyjne i w tej kampanii prezydenckiej nie występują. Co też oczywiście zmienia całkowicie jej charakter, bo mniej to jest spór o programy polityczne partii, a bardziej taki eksperyment, bym powiedział, wyborczy, no bo kilku kandydatów jest ewidentnie eksperymentalnych. Myślę, że sama kampania była trochę właśnie przytłoczona tym faktem, że prezydent startował z pozycji bardzo wysokiej, może trochę nawet zanadto uwierzył, że to wszystko już jest rozstrzygnięte. W związku z tym też ta jego kampania nie była na tyle dynamiczna, żeby organizowała uwagę, więc powiedziałbym, z jednej strony kampania przewidywalna, z drugiej strony trochę niespodzianek, szczególnie personalnych. Na trzeciej w sumie dosyć mdła, ale bym zatrzymał się w tym momencie, bo jeżeli dojdzie do drugiej tury, a wiele na to wskazuje, że może dojść, to będziemy mieli 2 tygodnie rzeczywiście kampanii takiej pełnowymiarowej, z mocnymi argumentami i z dużym zderzeniem.